Partnerem filmu jest sklep Smocza Mennica, który oferuje dużą różnorodność produktów z metali szlachetnych w atrakcyjnych cenach. Sklep przygotował specjalne promocje. Kod rabatowy Frankówka pozwala uzyskać rabat 20 zł na złote monety 20-frankowe, a kod Majówka obniża ceny produktów z platyny oraz 1-kilogramowych sztabek srebra o 0,5%. Przed rokiem 1798 w Szwajcarii panował dość spory chaos monetarny. Biciem monet zajmowało się około 75 podmiotów, w tym 25 kantonów i pół kantonów oraz 16 miast i opactw, w wyniku czego w obiegu było około 860 różnych monet o najróżniejszych wartościach, nominałach i systemach monetarnych. W 1798 roku, w wyniku inwazji francuskiej, powstała Republika Helwecka, która wprowadziła do obiegu franka, walor o pierwotnych wartości 6,2 grama czystego srebra. W tym okresie ukazywała się srebrna moneta o nominale 4 franków oraz złote walory o nominałach 16,32 franków. W 1847 roku w Szwajcarii wybuchła wojna domowa pomiędzy katolikami a protestantami. Nie był to krwawy konflikt, bo zginęło w nim około 100 osób. Zakończył się on rok później uchwaleniem nowej konstytucji, która powoływała do życia Konfederację Szwajcarską i ustalała, że tylko nowy rząd będzie miał prawo do bicia monet. W 1850 roku uchwalono federalną ustawę monetarną, która wprowadzała nowego franka. Jego parametry były dokładnie takie same jak franka francuskiego. Formalnie więc jeden frank szwajcarski odpowiadał 4,5 gramom czystego srebra, a ponieważ stosunek ceny srebra do ceny złota był ustalony wartością 1:15,5, waga ta odpowiadała troszkę ponad 29 grama czystego złota. Frank dzielił się na 100 rapenów, które odpowiadały francuskim centymom. W pierwszym roku emisji, czyli 1850, ukazały się walory o nominale 0,5 franka, 1 franka, 2 franków i 5 franków. Wszystkie bito ze srebra próby 900. Oprócz tego ukazały się także drobne monety o nominałach 1, 2, 5, 10 i 20 rapenów. Najmniejsze walory bito z brązu, natomiast te o nominałach 5, 10 i 20 rapenów zawierały niewielką ilość srebra sięgającą od 5 do 15%. W roku 1851 emisję powtórzono z wyjątkiem monety o nominale 2 franków. Na monetach frankowych mieliśmy wizerunek siedzącej Helwetii, która jest zwrócona w lewo, ubrana w wieniec laurowy i togę z podniesioną prawą ręką, a w lewej ręce trzyma tarczę z herbem Szwajcarii. Po prawej stronie mamy pług i kłosy z pszenicy, natomiast w tle góry. W następnych latach bito tylko monety drobne, a do bicia srebrnych frankówek powrócono w latach 1860-1863, z tym, że zdążyły się one już zdewaluować, bo próba srebra spadła w nich do 800. W 1865 roku Szwajcaria razem z Francją, Belgią i Włochami była jednym z państw założycielskich Łacińskiej Unii Monetarnej, organizacji, która dość skutecznie na kilkadziesiąt lat połączyła systemy monetarne sporej części państw europejskich, a momentami nawet północnoafrykańskich. Przystąpienie do Łacińskiej Unii Monetarnej nieznacznie poprawiło jakość szwajcarskich monet, bo według nowych ustaleń tylko 5-frankówki miały być bite ze srebra próby 900, natomiast monety o niższych nominałach miały mieć próbę 835. I faktycznie już w 1874 roku zobaczyliśmy dwufrankówkę nowego wzoru, do której rok później dołączyła jednofrankówka i półfrankówka. Na awersie tych monet ujrzeliśmy Helwetię, czyli kobiecą personifikację Szwajcarii. Kobieta stoi tam trzymając w prawym ręku włócznię, a lewą opierając o tarczę z godłem Szwajcarii. 22 gwiazdy w otoku oznaczają 22 kantony. U dołu mamy jeszcze pierwszą literę imienia i pełne nazwisko projektanta, którym został Antoine Bovy. W przypadku rewersu mamy tam wartość nominału i roku emisji umieszczone w środku monety, a w otoku widnieją liście dębu. Tutaj projektantem był Albert Wallach. W latach 1850-1882 największym szwajcarskim nominałem jest srebrna 5-frankówka. W tym okresie nie ukazują się złote monety obiegowe i zmienia się to dopiero w roku 1883, gdy wybity zostaje walor o nominale 20 franków. Jak na walor z Łacińskiej Unii Monetarnej przystało, mamy tutaj do czynienia z monetą o wadze 6,452 grama
wybitą ze złota próby 900, a więc zawierającą niespełna 5,81 g czystego królewskiego metalu. Pozostałe 10% składu to głównie miedź. Walor ma średnicę 21 mm i grubość 1,25 mm. Właściwa emisja zostaje poprzedzona biciem monet próbnym. Pierwsze wersje ukazują się już w roku 1871, a następna w 1873 roku. We właściwym roku 1883 także mamy kolejną emisję próbną, na której jest widoczny prawy profil kobiecej personifikacji wolności, otoczony napisem Confederatio Helvetica i rokiem emisji. Na właściwej emisji obiegowej, której w pierwszym roku wybito 250 tysięcy sztuk, Liberty spogląda w drugą stronę, na głowie ma tiarę i wstążkę, a napis w otoku jest rozłożony mniej równo. Confederatio znajduje się po lewej stronie, a Helvetica po prawej. Na tej stronie nie ma już roku emisji. Projektantem tego wizerunku jest Albert Walch, a grawerem Karl Schwenzer. Na rewersie mamy godło Szwajcarii umieszczone w centrum. Rozdziela ono nominał, po jednej stronie mamy liczbę 20, a po drugiej skrót FR. U dołu widnieje rok emisji, natomiast u góry pięcioramienna gwiazda. Wszystko jest otoczone wieńcem wykonanym z liści laurowych i dębowych. W tym przypadku projektantem był Christian Biller, a grawerem ponownie Karl Schwenzer. W pierwszym roku emisji rand był ząbkowany, ale w drugim, 1886, w którym także wybito 250 tysięcy egzemplarzy, na rancie pojawiły się gwiazdki i napis Dominus Providebit, oznaczający Pan zapewni. W latach 1887 i 1888 emisje są symboliczne i sięgają tylko odpowiednio 176 i 4224 sztuk. W tych latach pod wieńcem laurowo-dębowym pojawia się literka B oznaczająca mennicę w Bernie. Kolejny znaczący nakład wynoszący 100 tysięcy sztuk ukazuje się w roku 1889. Podobne wartości widzimy w latach 1890-1894. W 1895 roku mamy wzrost do 200 tysięcy, a w 1896 roku rekordową wartość 400 tysięcy. W roku 1895 Szwajcarska Rada Federalna rozpisała konkurs na nowy wizerunek złotej monety o nominale 20 franków. Z 21 nadesłanych projektów wybrano ten autorstwa Fritza Ulisesa Landrego. Ujawnienie zwycięskiego projektu wzbudziło sporo kontrowersji. Postać Helvetii była krytykowana jako zbyt młoda i romantyczna, a alpejska panorama jako zbyt nachalna. Landry przerobił swój projekt i na monetę wybrano nowy, już poprawiony wizerunek. Ostatecznie więc na awersie zobaczyliśmy po piersie młodej kobiety spoglądającej w lewo. Jej włosy są splecione w grube warkocze, a wokół szyi mamy girlandę wykonaną ze stokrotki alpejskiej. W tle widać góry, natomiast na ramieniu kobiety widnieje pierwsza litera imienia i nazwisko projektanta. Rewers przedstawia godło Szwajcarii umieszczone na tle gałęzi dębu i wstążek. Po lewej stronie mamy wartość nominału, po prawej litery FR, u dołu rok emisji, a obok niego literę B oznaczającą mennicę w Bernie. Na rancie umieszczono 22 gwiazdy odnoszące się do 22 szwajcarskich kantonów. Moneta ma orientację odwróconą. W pierwszym roku emisji, 1897, oprócz walorów próbnych, wybito 400 tysięcy egzemplarzy monety obiegowej. Przez następne kilkanaście lat 20 frankówka była bita co roku, a nakłady wahały się od 100 tysięcy do 750 tysięcy egzemplarzy. Złote frankówki z tego okresu nazywane są potocznie Wreneli. To czułe zdrobnienie szwajcarsko-niemieckiego żeńskiego imienia Werena. Słowo to w Szwajcarii oznacza także młodą kobietę. W roku 1911 do 20 frankówki dołączyła 10 frankówka. Wizerunek na awersie był taki sam, zmienił się za to na rewersie. Tym razem godło Szwajcarii było na górze i otaczały je rozchodzące się promienie, w środku widniał nominał i rok emisji, a u dołu gałązka różanecznika alpejskiego. Oczywiście zmienił się też nominał oraz waga i rozmiar monety. Tym razem krążek miał średnicę 19 mm, grubość 9,1 mm i wagę 3,226 g. Nakład w pierwszym roku wyniósł tylko 100 tysięcy sztuk, ale w następnych latach rósł, by w 1922 roku przekroczyć wartość 1 miliona. Jeśli chodzi o 20 frankówki, ukazują się one nieprzerwanie do roku 1916, ale potem następuje przerwa związana z I wojną światową. Wznowienie emisji następuje w 1922 roku, kiedy ukazuje się aż prawie 2,8 miliona sztuk. W tym czasie łacińska unia monetarna
jest już w swoim okresie schyłkowym, a jej formalne zawieszenie następuje w roku 1926. Wiąże się to z odchodzeniem od standardu złota i srebra, którego przyczyną jest drenaż zasobów metali szlachetnych ze skarbców krajów, które zostały wyniszczone działaniami wojennymi. Szwajcaria jest jednak chlubnym wyjątkiem i trzyma się standardów łacińskiej unii monetarnej, wciąż emitując franki w niezmienionej postaci. Złote 20-frankówki ukazują się więc w latach 1922, 1925 i 1926. W 1927 roku nakład sięga ponad 5 milionów, w 1930 roku przekracza 3,3 miliona, a w 1935 roku spada do 175 tysięcy. Jakby tego było mało, w 1925 roku ukazuje się emisja monety o nominale 100 franków. Awers jest taki sam jak w przypadku 10 i 20 frankówki, natomiast rewers przypomina to, co widzieliśmy na 10-frankówce, oczywiście ze zmienionym nominałem. Moneta ma średnicę aż 36 mm, grubość 2,2 mm i waży ponad 32 gramy. Nakład jest symboliczny i wynosi tylko 5000 sztuk. W 1936 roku, w wyniku wielkiego kryzysu, Szwajcaria decyduje się pójść drogą brytyjskiego funta, amerykańskiego dolara oraz francuskiego franka i podejmuje trudną decyzję o dewaluacji franka o 30%. Od tego momentu stanowi on równowartość 0,20322 grama czystego złota. Złote frankówki przestają być emitowane, a największą monetą, która trafia do obiegu, jest 5-frankówka bita ze srebra już nie próby 900, ale tym razem 835. Na awersie tej monety mamy po pierwsze pasterza z kręconymi włosami, zwróconego w prawo, ubranego w koszulę z kapturem, często błędnie identyfikowanego jako William Tell. Projektantem tego wizerunku był Paul Burkhardt. Na mniejszych nominałach 2, 1 i pół franka wciąż widnieje wizerunek stojącej Helwetii z włócznią w jednej ręce i tarczą przy nodze. W 1967 roku cena srebra na światowych rynkach gwałtownie wzrosła, osiągając 260 franków za kilogram w sierpniu i 350 franków za kilogram w marcu 1968 roku. W efekcie tych wzrostów wartość srebra w monetach pół franka, 1 i 2 franków stała się o około 46% wyższa niż ich wartość nominalna. Niemniej jednak wartość nominalna monety 5 franków w dalszym ciągu utrzymywała się nieco powyżej wartości użytego stopu. Szwajcaria zaczęła jednak odczuwać poważny niedobór gotówki z powodu nielegalnego przetapiania monet o nominałach pół, 1 i 2 franków. W pewnym stopniu spadła także liczba sztuk monet 5-frankowych znajdujących się w obiegu z powodu gromadzenia zapasów. Aby załagodzić ten kryzys, w 1968 roku Rada Federalna Szwajcarii zdecydowała, że od tego momentu monety frankowe będą wykonane z miedziu niklu. W takiej właśnie formie i w niezmienionych wizerunkach są bite aż do dzisiejszych czasów. Szczególnie imponuje tutaj wizerunek stojącej Helwetii autorstwa Antoine'a Bouvier, który zadebiutował w roku 1874, a więc widnieje na monetach Szwajcarii nieprzerwanie od 150 lat. Zawirowania pierwszej połowy XX wieku związane z dwiema wojnami światowymi i wielkim kryzysem odbiły się na kondycji franka szwajcarskiego, ale i tak wyszedł on z tego z twarzą. Wszystkie światowe waluty oprócz dolara i właśnie franka szwajcarskiego na skutek decyzji układu z Bretton Woods z 1944 roku przestały być powiązane ze złotem. W przypadku franka szwajcarskiego nadal obowiązywał jednak przepis, w którym musiał mieć on 40% oparcie w zasobach złota swojego banku centralnego. Od 1971 roku, kiedy to prezydent Nixon zawiesił wymienialność dolara amerykańskiego na złoto, frank szwajcarski pozostał ostatnią poważną światową walutą opartą o królewski metal. Zmieniło się to 1 maja 2000 roku, kiedy to Szwajcarzy w ogólnonarodowym referendum zadecydowali, że ich frank stanie się typową walutą fiducjarną. Bank Centralny Szwajcarii mógł więc zacząć pozbywać się swoich rezerw złota i już w 2005 roku miały ich 1290 ton, co odpowiadało za tylko 20% pokrycie emitowanej waluty. W 5 lat stosunek ten spadł więc dwukrotnie. Obecnie sytuacja jest jeszcze gorsza, bo na koniec 2023 roku stan złotych rezerw Szwajcarii wynosił 1040 ton. Historia złotych szwajcarskich franków nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wspomnieli jeszcze o bulionowych emisjach z lat 40. XX wieku. Ostatnim rokiem emisji obiegowych 20 frankówek był rok 1935, kiedy to ukazało się ich 175 tysięcy. Stempel z tego rocznika został jednak wykorzystany do wybicia dodatkowych walorów bulionowych w roku 1945, 1946 i 1947. Odróżnia go jednak literka L widniejąca przed rokiem emisji. Nakłady były ogromne, bo w 1945 roku wybito 3,5 miliona sztuk, w 1946 ponad 7,1 miliona sztuk,
a w 1947 aż 9,4 miliona egzemplarzy. Na tym nie koniec. W tym samym roku 1947 wybito jeszcze 9,2 miliona sztuk już z właściwym rokiem 1947 na rewersie. Natomiast w roku 1949 dorzucono kolejne 10 milionów, tym razem z rokiem 1949. Moją najstarszą 20-frankówką wybitą w Szwajcarii jest walor z 1886 roku. To drugi rok emisji, który nie ma jeszcze literki B pod wieńcem laurowo-dębowym i którego nakład sięgał tylko 250 tysięcy sztuk. Udało mi się ją kupić za granicą na promocji w cenie zwykłych 20 frankówek. Zapłaciłem za nią wtedy niewiele ponad 1400 zł, ale musiałem liczyć się z tym, że przyjdzie do mnie stan losowy. Jak widać, nie miałem zbyt dużego pecha, bo moneta wygląda całkiem rozsądnie. Oczywiście widać po niej ślady obiegu w postaci dużej liczby rys i małych uszkodzeń, ale znaczna większość elementów reliefu jest widoczna bardzo dobrze i nie są one znacząco wytarte. Biorąc więc pod uwagę cenę oraz wiek monety, z tego zakupu jestem bardzo zadowolony. Drugim walorem w moim zbiorze jest Restrike z 1935 roku, emitowany w latach 1945-1947 z wykorzystaniem stempla z 1935 roku wraz z dodatkiem literki L przed rokiem emisji. Tutaj nie mamy już do czynienia z monetą obiegową, a więc jej stan jest dobry. W przypadku rewersu nie ma prawie żadnych zastrzeżeń, tutaj widać, że moneta nie znajdowała się w obiegu. Na awersie jest trochę gorzej, bo tam w oczy rzuca się poziome i dość głębokie przetarcie. Ktoś się z tą monetą obszedł dość brutalnie. Choć gdy popatrzymy na pozostałe elementy, trudno mieć poważniejsze uwagi, bo tło jest momentami dziewicze i bez problemów dojrzymy w nim całe obszary usiane nieskazitelnym meszkiem menniczym. Najmłodszym walorem w mojej skromnej kolekcji szwajcarskich 20 frankówek jest walor dobity w nakładzie 10 milionów sztuk w roku 1949, zawierający już właściwy rok emisji. Tutaj też mamy do czynienia z monetą bulionową, a więc jej stan nie wskazuje na zużycie obiegiem. Widać tam kilka skaleczeń i ciemniejszych zarysowań, ale to normalne dla walorów tego typu. To najładniejsza szwajcarska 20-frankówka w moim skromnym zbiorze. Podsumowując, szwajcarskie 20-frankówki to popularne złote monety frakcyjne, które ładnie uzupełniają ofertę analogicznych walorów z Francji, Belgii czy Włoch. Bardzo często wszystkie te złote monety można dostać w podobnych cenach i w dobrych momentach te ceny potrafią być naprawdę okazyjne, tylko nieznacznie przekraczając cenę spot. A jak można kupić tanio, to nie ma powodów, żeby tego nie robić. Tym bardziej, że wobec wyraźnych wzrostów cen metali szlachetnych w ostatnich miesiącach wróży coraz większą popularność złotu frakcyjnemu. Gdy za jedną uncję złota trzeba płacić w okolicach 10 tysięcy złotych, coraz mniej inwestorów stać na zakup takich walorów i tak duży jednorazowy wydatek. Wiele osób przejdzie więc do zakupów monet o wadze pół uncji, ćwierć uncji czy jednej dziesiątej uncji oraz walorów historycznych takich jak suwereny, dukaty czy właśnie różnego rodzaju 20-frankówki. Rynek na takie produkty jeszcze bardziej się ożywi, a to zwykle pociąga za sobą ucywilizowanie się premii i spreadów, czego i Wam i sobie życzę. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał i dotrwaliście do jego końca. Już teraz zapraszam do oglądania kolejnych filmów na tym kanale, a jak macie chwilę czasu, zachęcam także do oglądania materiałów archiwalnych. Trochę ich się już zebrało i nieskromnie uważam, że do niektórych z nich warto zajrzeć. Do usłyszenia. Partnerem filmu jest sklep Smocza Mennica, który oferuje dużą różnorodność produktów z metali szlachetnych w atrakcyjnych cenach. Sklep przygotował specjalne promocje. Kod rabatowy Frankówka pozwala uzyskać rabat 20 zł na złote monety 20-frankowe, a kod Majówka obniża ceny produktów z platyny oraz 1-kilogramowych sztabek srebra o 0,5%.